Cześć, witam wszystkich hodowców. Słuchajcie, obrzuciłem pierwsze propozycje do parzenia, czyli połączyłem sobie ptaki. Oczywiście połączyłem według swoich zasad, czyli moje ptaki z tymi nowymi ptakami, które widzieliście w poprzednich odcinkach, że zakupiłem. Po to, żeby pomieszać krew, żeby już nie były za długo w tej starej mojej krwi. I tak jak widać, tu jest stary samiec mój biały z nową samiczką. Tu mamy mojego młodego samczyka też z nową samiczką. Tu mamy nowego samczyka z moją starą samiczką. Tu mam samiczkę nową z moim samczykiem. Zobaczcie teraz. Ten samczyk, który jest na dole, na patyku też skoczył, on jest z 20 roku. Zobaczcie. Co to znaczy dobre geny? Czeka. Prawie cały biały. Ma obrączki, więc jest na pewno z 20 roku. Nie mogłem się pomylić. Tu są dwa różne moje ptaki. I tu też mamy mojej wychowankowie dwa różne ptaki. Tu mamy samczyka starszego białego z nowym ptakiem, który do nas przyjechał. Zakładałem im znaczniki, żeby ewentualnie mieć możliwość rozeznania się. Powkładałem im dzisiaj gniazdka. Samiczki są w nowym otoczeniu. Zobaczymy, co to będzie. Zobaczymy, czy żaden samiec nie będzie jakiś agresywny wobec partnerki, którą przydzieliłem, bo też tak bywa. Jak wam na pewno opowiadałem, w zeszłym roku wrzuciłem pary. Okazało się, że po pół godziny samica ma tak rozwalony łeb, że głowa ma. Także zobaczymy, co tam będzie. Tak jak powiedziałem, gniazdka są zamontowane troszeczkę wyżej, z wkładką, z insektinem w środku, no i pospolitą trytytką przyłapane, żeby było wszystko ok. Zobaczymy, jak będą reagować na siebie. Dzisiaj pierwsza próba. Jeżeli nie będą gdzieś tam chętne do parzenia się i współpracy, no to będę musiał je pozamieniać, żeby znowu ewentualnie stworzyły inne pary. Także łączenie w toku. Dzisiaj mamy 24 kwiecień. No zapowiadają jeszcze chłodne dni. Zapowiadają jeszcze mrozy. Dzisiaj u nas było minus 2. No niemniej jednak postanowiłem, że sobie niech posiedzą razem, niech ewentualnie się przyzwyczają, ponieważ o, tak jak już widać, zaczynają nieść na pusto. To są pierwsze chęci na lęgi. Zobaczcie. Już zniosła na pusto, no bo już jej się zachciało. Akurat ta samiczka, którą mamy teraz na wizji. No zobaczymy, co z tego wyniknie, zobaczymy, co z tego będzie. Niech się powoli docierają. Także najbliższe dni przyniosą nam kolejne odcinki, kolejny może dalszy ciąg filmu, może tak, bo skleję to wszystko w jeden filmik, tak żeby znowu około 10 minut było. Natomiast zobaczymy, co i jak. No i jak widać, pierwsze pary zaczynają się dogadywać, czyli samczyk już zaprosił samiczkę do gniazdka, dogadały się. Tu kolejny samczyk pracuje nad sytuacją. No wiadomo, że jeszcze nie ma tej temperatury, nie ma tego ciepła, one wtedy troszeczkę łatwiej idą w te pary, szybciej. Natomiast no jeszcze troszeczkę musi to potrwać. Musieliśmy zmienić jedną parę, ponieważ
tak jak mówiłem wcześniej, trochę się biły. Samiec był agresywny wobec samiczki, więc musieliśmy zmienić, no ale zobaczymy, co tam będzie. Maja, tak jak wam mówiłem, pierwsze zniesienie nastąpiło. Zobaczymy, co z niego będzie. Jeszcze w nocy dosyć zimno, więc zobaczymy, czy wysiedzą, czy nie. Akurat w tej chwili samczyk siedzi, samiczka obok. Samczyk mój z zeszłego roku, samiczka to jest ta z tych nowych dokupionych. No zobaczymy, co tam z tego będzie. Jest już dzisiaj drugie jajko, widać, że samczyk siedzi na dwóch jajeczkach. Nie chcę ich mocno płoszyć. Nieraz bywa tak, że razem z jajkiem wyskakuje z gniazda. No i później szkoda. Kolejna para też już widzę, że się dogadała. Tu akurat samiczka według mnie siedzi w tej chwili na gnieździe. Tutaj samiczka trochę z samcem nie współpracowała i tak jak widzicie właśnie głowa rozbita. No ale myślę, że już chyba się dogadały. No i tu kolejna para. Też już się chyba w miarę dogadały, siedzą razem. Zobaczymy, co tam z tego będzie. Także powoli już coś tam się zaczyna dziać. Niemniej jednak jeszcze tak jak powiedziałem, no te temperatury dosyć niskie. Zobaczymy. Oczywiście, że jak ma iść na życie, to się wylęgnie z tego. No nim jednak różnie to bywa. Kolejny dzionek. Już co niektóre ptaki siedzą, jak widzicie, na jajach. Powoli coś się zaczyna dziać, chociaż nie ukrywam, jeszcze noce zimne, no ale jeżeli dobrze siedzą, to powinny wysiedzieć. W większości się pary dogadały, może nie wszystkie, ale w większości się pary dogadały. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Są jeszcze trzy ptaki, które są nieokreślone. Może to będą samiczki, ciężko mi powiedzieć. Młode oczywiście i tak jeszcze myślą, co by tam było. No i zobaczymy, za kilka dni się okaże, czy będą zalężone jaja, czy niezalężone. Wszystko wyjdzie w praniu. Oby tylko za dużych mrozów nie było, bo różnie to bywa. Nieraz młode ptaki za słabo siedzą i wtedy po prostu są jaja zaziębione, przepraszam. Także zobaczymy, co tam powoli będzie.